No hej dziki, co tam u was ciekawego słychać? Dajcie znać w komentarzu, a my dzisiaj porozmawiamy sobie na bardzo ważny temat. Na bardzo ważny temat związany z Xboxem Series S w rozdzielczości 4K. Dodatkowo kilkukrotnie szybszy od Xboxa One X. Czy to jest możliwe i co tu się w ogóle dzieje? Także siadamy wygodnie i zaczynamy, ponieważ jest dosyć ciekawy temat związany właśnie z Xboxem Series S, który chcemy dzisiaj z wami poruszyć. Także szybciutki tutaj przerywnik i zaczynamy. Powoli zaczyna wychodzić wyraźna przewaga 9 generacji nad 8. O ile na początku ktoś mógł mieć jeszcze wątpliwości co wybrać, czy One X, czy Series S, tak teraz nowsza konsola coraz bardziej odjeżdża większemu i starszemu bratu. Wszystko przez omawianą w poprzednich odcinkach technologię FSR, czyli Fidelity Super Resolution. I również tą technologię będzie wspierać Xbox Series S. Przypominając, jest to technologia pozwalająca na skalowanie obrazu do wyższej rozdzielczości przy niewielkim wzroście zapotrzebowania na moc obliczeniową konsoli. Całym procesem zajmuje się uczenie maszynowe, którego celem jest uzyskanie jak najlepszej jakości obrazu w maksymalnie zbliżonej do natywnej. Oczywiście nigdy nie będzie to jakość natywnego 4K, ale rozwiąże problem przekłamania obrazu wynikającego ze zwykłego i często nieudolnego skalowania do 4K. Czy to poprzez wewnętrzne oprogramowanie telewizora, czy też inne średnio udane sztuczki. Zobaczymy jeszcze, jak będzie to faktycznie wyglądać w przyszłości, ponieważ jeszcze nie wiadomo, czy wszyscy producenci gier skorzystają z tej opcji i czy faktycznie będzie to celowanie w rozdzielczość 4K. Ale naszym zdaniem ten scenariusz jest bardzo prawdopodobny. Dużo oczywiście również zależy od samego Microsoftu i AMD, a dokładniej od tego, na ile będą chcieli wesprzeć producentów przy wdrażaniu nowych technologii. W tym temacie możemy być jednak optymistami, gdyż to właśnie Microsoft stawia sobie za punkt honoru maksymalne ułatwienie przy wprowadzaniu technologicznych innowacji. Wracając jednak do samego Xboxa Series S, pomimo że pierwotnie projektowany był do rozdzielczości Full HD oraz QHD, to sam pomysł jednak do końca nie był trafiony, ponieważ konsola ta raczej będzie łączona z obecnymi telewizorami, które mają rozdzielczość oczywiście 4K. A jak już wcześniej mówiliśmy, skalowanie nie zawsze wychodzi idealnie. Sama architektura konsoli jednak daje ogromne możliwości i jej wydajność bez problemu wystarczy, aby przy zastosowaniu dodatkowych algorytmów obsłużyć gry w 4K. Oczywiście nigdy jej grafika nie dorówna pełnemu Series X, chociaż możemy zawsze streamować, pozdro Game Pass, ale nie zmienia to faktu, że sprzęt dopiero się rozpędza i jeszcze nie raz nas solidnie zaskoczy. Warto tu również poruszyć właśnie kwestię samego streamowania obrazu, która również daje spore nadzieje, ponieważ jeżeli będziemy tylko dysponować odpowiednio szybkim łączem internetowym, to będziemy mogli cieszyć się rozrywką na najwyższym poziomie. Oczywiście teoretycznie nie musimy się ograniczać nawet do Series X, także mamy naprawdę spory potencjał mocy przy streamowaniu. A to dlatego, że Microsoft na ten moment dopiero zapowiada zastosowanie jego wydajności w chmurze. Ale równie dobrze w przyszłości może się okazać, że nawet na najmocniejszej konsoli opłaci się streamować obraz. O jak do tej pory nieznanej nam jakości. Kto wie, co przyniesie przyszłość. Pewne jest jednak to, że Series S to prawdziwy next gen, w którym dostajemy wszystko to, co najlepsze z nowej generacji. To znaczy niesamowicie krótkie czasy ładowania, perfekcyjną responsywność, dźwięk tak rozbudowany jak nigdy dotąd oraz możliwości grania jak na najbardziej wypasionych pecetach. Czyli z bardzo szybkim odświeżaniem i najkrótszymi czasami reakcji dla kontrolerów. Czas jak widać jest sojusznikiem nowej generacji, ponieważ zamiast rozczarowań dostajemy coraz więcej smaczków, które tak naprawdę pobudzają nasz apetyt na lepszą grafikę, lepszą responsywność, bardziej otwarte światy i wiele innych fajerwerków, które szykuje nam 9 generacja. Jeśli więc nadal nie zgadzacie się z nami co do tego, że nowa generacja jest rewolucyjna, to jesteśmy wręcz pewni, że jeśli dacie nam jeszcze trochę czasu, to myślę, że was do tego twierdzenia przekonamy. Bo naprawdę to, co ma do zaoferowania 9 generacja, to jest majstersztyk. Chociażby widać to po tym, jakie technologie zostały zastosowane, chociażby przy Ratchet i Clanku nowym. I naprawdę jest tu sporo takich fajnych rzeczy, które będą się działy.
Co prawda my tego jeszcze nie widzimy, ale będzie naprawdę petarda. My oczywiście w kolejnych materiałach postaramy się poruszyć właśnie kwestie związane z nowoczesnymi technologiami dotyczącymi nowych konsol. Choć jak się zapowiada, również wrócimy do starszych generacji, bo te również nie powiedziały ostatniego słowa. Ale podtrzymamy was w tym niepewności, bo naprawdę jest parę takich fajerwerków, które jak usłyszycie, to myślę, że zwalą was z nóg. Dlatego mamy nadzieję, że będziecie odkrywać ten niesamowity świat nowoczesnych technologii razem z nami, ponieważ dla nas jest to naprawdę ekscytujące, że nowa generacja to nie tylko nowe pudełka do gier, ale zaangażowanie wielu inżynierów oraz całych zespołów kreatywnych osób, które jak się okazuje, tworząc narzędzie do prostej rozrywki, nierzadko zmieniają patrzenie na świat. Tak naprawdę to obok naszych telewizorów stoją maszynki będące szczytem osiągnięć ludzkości w dziedzinie obliczeń. Kto by pomyślał, że tak wielkie rzeczy będą nam służyć do tak prostych uciech? Cielesnych? Dziewiąta generacja to skok technologiczny, którego naprawdę dawno nie było. I aż przykro, że niektórzy recenzenci tak po macoszemu podeszli do tematu recenzowania tych sprzętów, ponieważ nie skupiono się na tym, co tak naprawdę stało się z tymi konsolami. I ja pamiętam zachwyty nad PlayStation 4, czy też nad Xboxem One, a tak naprawdę tam nie stało się nic ciekawego. Znaczy, stało się coś, co tak naprawdę tylko nam przeszkadzało w tym, aby dążyć do jeszcze lepszych doznań audiowizualnych. I tak naprawdę dziewiąta generacja konsol to jest coś, czego potrzebowaliśmy. I tak naprawdę dziewiąta generacja konsol doprowadzi nas do tego, że faktycznie te gry będą wyglądać tak, jak powinny wyglądać. A nie tylko będzie się to tyczyło gier, ponieważ jeżeli ta technologia się będzie rozwijać, to tak naprawdę na wszystkich dziedzinach zyskamy na tym naprawdę sporo. No i to wszystko, co dla was na dzisiaj przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że wam się podobało, dowiedzieliście się czegoś ciekawego, ale to nie wszystko, ponieważ jeszcze przed niedzielą pojawi się jeden materiał na kanale i będzie to najprawdopodobniej piątek. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszamy was do kolejnego filmu w piątek. Godzina jeszcze nie potwierdzona, ale myślę, że będą to jakieś tam popołudniowe godziny. W każdym razie, jeżeli macie ochotę pogadać, zapraszamy na Discorda, panuje tam naprawdę spoko atmosfera i jest tam grono fajnych ludzi. Link do kanału macie oczywiście pod filmem. Jeżeli czujecie niedosyt, jeśli chodzi o materiały na kanale i jesteście chłonni wiedzy na temat nowej generacji konsol, jest też sporo materiałów na kanale, które można obejrzeć, także zachęcamy, bo jest naprawdę tam kompendium naszej tutaj zgromadzonej wiedzy na ich temat. No i co? Widzimy się w kolejnym materiale i oczywiście w niedzielę będzie punktualnie film. Także tutaj mur beton jak amen w pacierzu nie rusz. Także materiał w niedzielę też jest zapowiedziany, więc no co? Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się moi mili, cieplutko oczywiście, cześć!